Dobra. Dobra, słuchajcie, teraz polecimy z paskami, nie? Okej? No tak, tak. Arseni. Dobra, teraz słuchajcie, 2,5 roku w klubie, 2,5 roku treningu, 10 zawodów. 11 do 7, przepraszam. 3 czy 4 razy stał na podium. Robić w miksu, boksuje, zapasy. Bardzo pomaga w klubie też. Jego poziom jest taki na niebieski pas. Myślę, że na taki początkowy niebieski pas w samym jiu-jitsu jest akurat. Dziękuję. Dziękuję. Także tutaj już trochę nie ma żartu, wiesz? Kolory zawsze zobowiązują. Już nikt nie na ciebie nie będzie mówił początkującym. Także gratulacje. Gratulacje będzie Łukasz. Mega rozwój. Tak samo startuje na zawodach, zdobywa doświadczenie i tak naprawdę ten czas, który trenuje u nas, bo trenował jeszcze w innych klubach trochę, półtorej roku, czy dwa, podchodzi do bardzo. Naprawdę ten czas jest mega mocno przepracowany, nie? U niego. I tak samo, też i robi MMA, jiu-jitsu, trenuje po prostu wszystko, nie? Dziękuję. Mamy medale na MMA. Co najważniejsze, jak na początku do nas przyszedł trenować, to przychodził raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, uciekał z treningów, nie odbierał telefonów. A teraz jest na każdym treningu i przed zawodami nawet trenuje dwa razy dziennie. To naprawdę jego pracowitość i rzuciła się na wyniki, a wyniki i ogólny całokształt na to, że dostaje teraz niebieski pas, nie? Od niedawna, tak naprawdę poznaliśmy się przypadkiem, ale naprawdę jego poziom i to, że tworzy też klub u siebie w małej miejscowości pod Chroszczą, naprawdę też jakby obliguje go do tego, żeby nosić ten niebieski pas, poza tym, że naprawdę dobrze się kręci, dobrze się kula. W białych pasach w Anglii miał sukcesy na zawodach, wygrywał medale i naprawdę nie ma tu żadnego wstydu czy żadnej ujmy. Nominacji to tyle, zrobimy szparel jeszcze. A, jeszcze ja, zapomniałem. Zawsze myślę o was, kurczę. Słuchajcie, w pierwszej kolejności. Dlaczego kultura? Widzimy tutaj Łukasza na bok. Popatrzyłem, co, gdzie się wierci, gdzie naciśnie, gdzie przechodzi. Co próbuję zrobić, jak pracuję balansem, jak próbuję mnie skończyć. Dziękuję. Może nie tutaj nie wejdę przez jakiś czas, będę starał się przyjeżdżać najczęściej jak tylko mogę. Słuchajcie, oczywiście obserwuję też wasze wyniki w internecie. Zawsze mam bardzo dobry kontakt, widzę co się dzieje. Konsultujemy się na internecie, ja wasze walki wysyłam. Razem te walki oglądamy od pewnego czasu, razem te walki analizujemy. Tak naprawdę też tą współpracę mamy taką. Robert podsyła na mnie te techniki niektóre. Ja myślałem, że ja dużo wiem, a tak naprawdę teraz jak zacząłem z Robertem, jak zaczęliśmy współpracę, to tak naprawdę powiem dla was, że Robert jest mega doświadczoną osobą, jest mega kotem w tym grapplingu, w tym parterze i to też będzie się rzutowało. Będzie też się rzutowało na nasze wyniki w klubie i na wszystko to, co się będzie działo w przyszłości. Wszystkim próbującym gratuluję.
Życzę wytrwałości, mam nadzieję, że będziemy na miłym prawem, żebyśmy mogli sobie swobodnie wyjmować i swobodnie się spotykać. Bardzo miło poznać Was osobiście, porozmawiać na pewno tym jest pierwszy i ostatni raz. Dziękuję na Starkarzy, którzy się pojawili. Ja jestem znowu w Szczecinie. Szczecin, Warszawa, tutaj Czarna, Białostocka, Porosz. Dziękuję, ja się cieszę, że osoby przyjeżdżają, chcą zobaczyć, chcą spocząć, chcą zobaczyć coś nowego. Ja nie jestem jakimś mega potem, coś takiego, ale mam ten plus, że przez wiele lat trochę tych słynnych nazw się przewinęło. Trenowałem, prowadziłem też treningi z tymi osobami zamkniętymi, czarnymi masami, tak dalej, więc te doświadczenie chciałbym przekazać Wam. Jak to będzie procentować, to już wszystko zależy od Was. Jeszcze raz Wam dziękuję.